Witam, przedstawiam amortyzator RockShox Paragon, przeznaczony do rowerów crossowych i trekkingowych. Jest to powietrzna wersja Gold na 28-calowe koło ze skokiem 65 mm. Paragon jest na rynku od wielu lat, a ten egzemplarz to leżak magazynowy. Jest całkowicie nowy, ale pochodzi z 2017 roku, dlatego posiada złotą anodę na górnych lagach. Obecnie nowe paragony, tak jak reszta amortyzatorów od RockShoxa, jest całkowicie czarna. Jeśli film Ci się podoba i uznasz go za użyteczny, będę wdzięczny za lajka i subskrypcję, to bardzo pomaga w rozwoju kanału. Paragona można dostać w powietrznej wersji Gold, takiej jak ten, i tańszej, cięższej, sprężynowej Silver. Do wyboru jest rura stożkowa Tapered o długości 26,5 cm i klasyczna 1,1 cala. Amortyzator posiada mocowania do przedniej lampy, kabla od dynama, przewodu hamulcowego, błotników i hamulca tarczowego. Była kiedyś wersja na V-brake'i, ale teraz jest już chyba nie do dostania. Dla mnie w sumie jedyny minus Paragona to brak możliwości zamontowania koła na sztywną oś, gdyż jak wspominałem, jest to bardzo stara konstrukcja z czasów, kiedy nie było jeszcze czegoś takiego jak trekking na sztywnych osiach albo gravele. Mimo że Paragon ma już swoje lata, to i tak moim zdaniem jest to najlepszy amortyzator w swojej kategorii. Jest w pełni aluminiowy, waży 1800 g i ma prostą, klasyczną RockShoxową budowę. Można go kupić od około 650 do 1000 zł, czyli jest parę stówek droższy od konkurencyjnego Santora NCX, ale jest też od niego dużo lepszy. Uważam, że Paragon to jedna albo nawet dwie półki wyżej. Posiada rozkładalny, wymienny tłumik kompresji w odróżnieniu od NCX-a, który ma zamknięty, jednorazowy kartridż. RockShox ma też lepsze uszczelki z gąbeczkami, normalne ślizgi i smarowanie olejowe, dzięki czemu jest trwalszy, szczelniejszy i lepiej pracuje. Więc jeśli chcesz coś na lata i masz budżet powyżej 600 zł, to się nie zastanawiaj, bo póki co nie ma na rynku nic lepszego. Jeśli jednak chcesz coś tańszego, to powietrzny, aluminiowy NCX jest równie lekki i jak się o niego dba i odpowiednio serwisuje, to działa całkiem przyzwoicie. A to porównanie stalowej kotwicy i normalnego amortyzatora. Zapraszam również na film o tym poligonie i oponach Pirelli Cinturato Gravel H, które niebawem pojawią się na kanale. Dzięki za obejrzenie. Jeśli masz jakieś pytania lub coś do dodania, pisz śmiało w komentarzach. Cześć!